Szczęść Boże, bardzo Was, drodzy, serdecznie witamy w naszej kaplicy przed Matką Bożą Ostrobramską z Czerwińskiego Wzgórza. Pragniemy zastanowić się z Wami, co zrobić, aby jak najlepiej przeżyć nasze spotkania z Panem i nasze życie w nowych warunkach. Jak wiemy, od jutra dyspensa została zdjęta, czyli pełne uczestnictwo w Eucharystii jest aktualnie jedyną formą uświęcenia Dnia Pańskiego, umocnienia się, ale przede wszystkim przeżywania naszej wiary. Oczywiście z wyjątkiem osób starszych, chorych, które nie mogą, lub z powikłaniami, które mogłyby grozić i bezpieczeństwu ich życia. Dlatego tutaj pragnę dzisiaj z Wami pomyśleć w taki sposób właśnie bardzo konkretny, co zrobić, by wychodzić. By wychodzić przede wszystkim z miejsca, w którym się znaleźliśmy, z naszych domów, z naszych mieszkań. Ojciec Święty, papież Franciszek, 17 kwietnia przestrzegał nas, mówiąc, że wiara wirtualna jest wiarą niepełną. Z tunelu trzeba wyjść, a nie w nim trwać. Dlatego, skoro są do tego warunki, pragnę razem z Wami zastanowić się, co uczynić, by tę naszą wiarę ożywić. Myślę, że w każdym tunelu na początku trzeba zapalić światełko. Światełko w tunelu pozwala z nadzieją patrzeć na przyszłość. Pozwólcie, że symbolicznie również w tej naszej obecności to uczynię. I cóż powiedzieć? No przede wszystkim to, że media społecznościowe, telefon, komputer były w tym czasie dla nas rzeczą ważną, bo pomagały nam po trosze wychodzić z izolacji, łączyć się duchowo. Ale Ojciec Święty powiedział, że uczestniczyć w Eucharystii jedynie za pomocą właśnie tych środków i przyjmować komunię tylko duchową jest sytuacją no, nienormalną. Dlaczego nienormalną? Dlatego, że człowiek potrzebuje żywej wspólnoty. Chciałbym opowiedzieć pewną historyjkę o małej dziewczynce w przedszkolu. Kiedy pewnego razu przyszła do przedszkola, po 2-3 godzinach zabaw z innymi dziećmi, nagle się rozpłakała. Mądra pani wychowawczyni podeszła i pyta: Aniu, co się dzieje? No, mówi dziewczynka, zapomniałam, jak wygląda moja mama. No, oczywiście, można by się było śmiać, ale mądra wychowawczyni mówi: dobrze. Wzięła dziecko za rękę, że mama Ani pracowała niedaleko, wzięła, zaprowadziła, dziecko uścisnęło mamę i wróciło radośnie na swoje miejsce. Co ten banalny przykład może mieć do naszego dzisiejszego rozmyślania? Przede wszystkim potrzeba, drodzy, ożywić nasze relacje. Potrzeba. Nieraz nosimy wizerunek drogich nam osób w naszych portfelach, stawiamy sobie, aby ich przypomnieć na jakiejś komodzie, dzwonimy do nich, ale nic, drodzy, nie zastąpi spotkania wspólnego. Rodzina jednoczy się, umacnia w relacjach bezpośrednich, symbolicznie przy stole. Dlatego pragniemy przypomnieć, że dla nas stołem jest dla wierzących właśnie stół pański. Jesteśmy przy ołtarzu i chciałbym bardzo symbolicznie postawić tę piękną monstrancję, by przypomnieć, że tutaj Pan na nas zawsze czeka, że oczekując pragnie obdarzyć nas swoją obecnością, darami i łaską, szczególnie jutro w uroczystość Ducha Świętego. Szczególne zdroje łaski są dla nas przygotowane. W Kościele, we wspólnocie ludzi wierzących, Pan Jezus przychodzi, aby przebaczać nam nasze grzechy, by umacniać i uzdalniać nasze serca do miłości. Przychodzi po to, abyśmy mieli właśnie siły, byśmy mieli łaskę i dzięki tej łasce mogli funkcjonować. Dlatego, jak powiedzieliśmy, nic nie zastąpi obecności Chrystusa żywego w naszym życiu. Kochani, jest piękna okazja. Dajmy temu wyraz w naszym życiu.
zechciejmy przyjść, zechciejmy adorować również przecież Boże Ciało. Jest to ta manifestacja obecnego Boga w naszych rodzinach, w naszym środowisku. Bardzo serdecznie zachęcamy, by Bóg prowadząc nas swoją łaską, swoją obecnością umacniał przeciw wszelkim niepokojom życia. Niech będzie błogosławiony Pan na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, do spotkania na wspólnej modlitwie dziękczynienia.